Udało mi się dorwać Włodiego na imprezie Def Jam Polska. Jak się czujesz w rodzinie tego wydawnictwa? W porządku, bardzo w porządku, wiesz, no... Klasyka. Klasyk w klasyce bardzo dobrze pasuje, więc wiesz, no, jak najbardziej na miejscu się czuję. Pierwszy singiel z twojego nadchodzącego materiału, Połamane Skrzydła, świetnie się przyjął. Kiedy ta płyta się ukaże i czego możemy się po niej spodziewać? Dokładnej daty nie podam, ale mam nadzieję, że przed wakacjami. Ale będzie to taka epka jak Osad, czy coś dłuższego? Normalny bardziej? Mój album, czyli taka, płyta jak, zwykle robiłem, czyli 10 numerów w klasycznym, włodkowym stylu. I wiesz, i urozmaicenia, produkcję, myślę, że to będzie coś ciekawego. Ostatnio dograłeś się do płyty Young Igiego, do kawałka THC. Czym cię ujął ten młody artysta, że postanowiłeś podjąć z nim współpracę? Bardzo prosty rachunek. Wysłał mi numer, który jest zajebisty i generalnie od razu wiedziałem, że to jest fajny kawałek. Dwa, że jakby nie widziałem żadnych przeciwwskazań w tym, żebym miał się nie dograć. Więc obydwa warunki, które zawsze u mnie decydują o tym, są spełnione i tyle. Nie miałem nic do zarzucenia. Numer naprawdę zajebisty. Nie musiałem długo nad tym myśleć. Fajnie się kleiła robota i tyle. No, zajebisty kawałek. Pozdro. Pierwszy twój singiel na produkcji Returnexów wyszedł. Tak. Jakich jeszcze beatmakerów będziesz miał na płycie? Możesz uchylić rąbka tajemnicy? No właśnie w tej kwestii raczej wolałbym się nie wypowiadać, bo tutaj mam jakby taką tajemnicę w zanadrzu, właśnie taką niespodziankę, która być może jak się zrealizuje, to będzie dobrym zaskoczeniem. No. Ale to będzie ktoś, z kim już wcześniej współpracowałeś? Tak, tak. Ktoś, to z kim wcześniej współpracowałem, ale nie na jakąś szerszą skalę być może. A jeśli chodzi o raperów, masz na płycie gości, czy będzie to typowo solowa produkcja? Na razie mam jednego gościa i tym gościem jest Prykson Fisk, a inni goście są na etapie planów i takiej rozpiski, którą gdzieś tam sobie uwzględniam i edytuję. Zobaczymy. W starych kawałkach możemy usłyszeć, że raperzy krytykowali te mainstreamowe, majorsowe wydawnictwa. Teraz tendencja troszeczkę się zmienia. Czym to jest spowodowane? Może zmianą polityki takich majorsowych wydawnictw w stosunku do raperów. I to wszystko. Na czym polega ta zmiana? Na zdaniu sobie sprawy, na jakiej pozycji jest teraz polski rap i proponowaniu godziwych warunków do współpracy. No tak można to nazwać najprościej. A jaki będzie ten rok 2020 dla polskiego hip-hopu? Jakbyś miał się pobawić w takiego wróżbite Włodiego? No wiesz, no, nie zapowiadałbym chyba jakichś takich drastycznych, negatywnych zmian. Rap ma się dobrze w Polsce i myślę, że na wielu poziomach ma się dobrze. Na tym komercyjnym bardzo dobrze i myślę, że taki drugi obieg też sobie radzi nawet nieźle. Ja się w nim gdzieś tak umieszczam na dzisiaj i odnajduję i uważam, że oba nurty mają rację bytu na dzisiaj, więc to jest chyba dobra sytuacja dla rapu w Polsce. Spójrzmy na listę sprzedaży i na zainteresowania tego i to jest jakby kolejny dowód na to, że ma to siłę. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, baw się dobrze na imprezie. Dzięki. Pozdróweczki.